Witam Was serdecznie, z tej strony Jerzy Strużycki, Akademia Keyboardu. Słuchajcie, dzisiaj wstałem o 6 rano z głową pełną pomysłów do działania. Jak wiecie, mamy już okres po Wielkim Poście, skończyła się Wielkanoc. Wczoraj był lany poniedziałek, dzisiaj jest wtorek i z ogromnym powerem działamy, szykujemy się wszyscy, hałturnicy oczywiście. Kto gra na weselach, kto wykorzystuje keyboard do grania na weselach. Szykujemy się właśnie do tego najlepszego weselnego sezonu, w którym to na pewno przyda nam się doskonale dopracowany repertuar. I w tym odcinku właśnie chciałbym opowiedzieć Wam dużo, dużo praktycznej wiedzy o dopasowaniu repertuaru do gości, o przygotowaniu tego repertuaru w domu, o szlifowaniu tego repertuaru i o najlepszym wykorzystaniu tego repertuaru w praktyce. Tak więc witam Was serdecznie w pierwszym na YouTubie takim szkoleniowym, darmowym wideo odnośnie dzisiaj będzie o repertuarze, natomiast na Facebooku no witam Was w kolejnym już darmowym wideo. Słuchajcie, na sam początek o repertuarze. W jaki sposób przygotować w ogóle taki repertuar? Nie będę tutaj się zagłębiał, w jaki sposób przygotować go na instrumencie klawiszowym od zera, bo o tym będą osobne filmy oczywiście. Natomiast podpowiem Wam, w jaki sposób dobrać takie utwory do repertuaru i w jaki sposób go wyszykować. Słuchajcie, bardzo ważna kwestia to taka, że ja na przykład na spotkaniu z moimi klientami, z którymi podpisuję umowę na wesela, mam takie pytanie odnośnie trzech utworów, które chcielibyście usłyszeć na waszym weselu. To jest taki krok w przód do klienta, który po pierwsze doceni to, że staracie się wyjść naprzeciw jego oczekiwaniom, jego potrzebom, ale pamiętajcie również, że to bardzo ważne jest dla was, bo nie jesteśmy w stanie i nie jesteście w stanie być muzyczną alfą i omegą. Przewidzieć 100% potrzeb waszego klienta i przewidzieć 100% tego flow rynku, czyli tego, co będzie bawiło ludzi w tym sezonie na parkietach. Oczywiście są numery ponadczasowe, natomiast jest dużo, dużo numerów, takich min, na które nie zawsze warto poświęcać czasu. Są to utwory, ja je nazywam jednostrzałowce, na które można poświęcić co najwyżej 5 minut na weselu, puszczając je z YouTube'a i tyle. Są natomiast utwory, którym warto się poświęcić, warto je przygotować i warto je bardzo, bardzo dobrze dopracować. Więc na formularzu weselnym, który przygotowuję dla mojego klienta, a potem który klient mi wysyła przed weselem, mam utwory, czy to są 3. Ja mówię zawsze, słuchajcie, napiszcie 30, napiszcie 300. Przygotuję i wybiorę te, które przydadzą mi się do dalszej pracy. Dzięki czemu ty po pierwsze będziesz wiedział, jakie preferencje ma twój klient, po drugie często dowiesz się w ogóle o utworach, które można by było zagrać na weselu, bo jak mówię jeszcze raz, nie jesteś i ja nie jestem muzyczem alfą i omegą, a po trzecie gwarantuję ci, że jeżeli wykorzystasz te utwory, jeżeli wykorzystasz dedykacje, które przy tych utworach można dopowiedzieć, bo często mówię, słuchajcie, jeśli na weselu jest ciotka Halinka, bez której nie odbyłoby się wesele i ta ciotka Halinka uwielbia utwór jakiś tam, to jak ty zagrasz jakiś tam utwór dla ciotki Halinki z dedykacją, to ta ciotka Halinka będzie chwaliła to wesele pod niebiosa. Słuchajcie, dzisiaj jest live typowo taki szkoleniowy, opowiadający o tym, jak wykorzystać repertuar na imprezach tanecznych. Nie musi być to wesele, może być to jakikolwiek inny event. Więc dzisiaj będzie troszeczkę o właśnie wykorzystaniu repertuaru. Więc bardzo ważna kwestia to pozyskanie tych utworów do repertuaru i to jest jedna droga właśnie do fajnego ich pozyskania, a potem przygotowania. To był pierwszy, najlepszy sposób, który sam wykorzystuję we własnej firmie, w jaki sposób można takie utwory do repertuaru pozyskać. Oczywiście metod jest wiele. Możecie na swoich fanpage'ach, jeśli prowadzicie takie fanpage'e, zrobić ankietę. Ankietę dla gości, ankietę dla przyszłych klientów, przy jakich utworach chcielibyście się bawić, czy możecie prosić o gatunki muzyki, możecie prosić o głównych wykonawców, o tytuły tych piosenek, więc to jest też druga opcja, aby pozyskać takie utwory. Natomiast opcja numer 3 to jak zwykle wujek Google, przeglądarka, są weselne radia z playlistami, z hitami na ten sezon. Możecie, jeśli macie oczywiście na to czas, posiedzieć, powybierać i dopracować sobie taki repertuar. Słuchajcie, druga kwestia, jaką chciałbym poruszyć, to spis waszych utworów i to, co powinny takie utwory zawierać, jeśli chcecie grać na weselach, jeśli chcecie nie zostać wygryzieni przez często DJ-ów, bo
jak gdzieś tam się daje zauważyć komentarze niektórych DJ-ów czy też par weselnych, podobno 8 na 10 par weselnych szuka już DJ-a, a nie zespołu muzycznego często opartego o keyboard, jaki ja na przykład reprezentuję. Ja wam tylko podpowiem, że jeśli chodzi o terminarz mojego zespołu muzycznego Oasis, który prowadzę, jeśli chodzi o 2019-2020, nie mam już totalnie miejsc w sezonie weselnym, więc jak widać, da się taki zespół prowadzić z pełnym zaangażowaniem, da się prowadzić z pełnym kalendarzem, więc tego też chciałbym w kolejnych wideo was nauczyć. Słuchajcie, musicie mieć w repertuarze utwory prawie że z każdego gatunku, z każdego przekroju. Ja wiem, że nie jesteśmy w stanie na keyboardzie zagrać wszystkiego, chociaż możliwości mamy praktycznie już nieograniczone, natomiast nie jesteśmy w stanie wszystkiego zaśpiewać. O, i to jest może lepszy taki case do tego. Natomiast musicie mieć w utworze repertuary, jeśli chodzi o imprezy takie typowo taneczne i głównie polskie, to utwory z lat 80., 90., przełomu 2000, klasyczne polskie ballady, klasyczne polskie utwory popowe, takie ponadczasowe hity, które zawsze wszystkich porwą do zabawy. Tak jak jeszcze raz mówię, nie skupiajcie się na numerach, które dzisiaj są, jutro ich nie ma. Macie w repertuarze i macie do repertuaru tyle utworów, które są znane, lubiane i kochane. Słuchajcie, każdy klient, który siada u mnie w studio na dwóch krzesełkach, które są za moimi plecami często ustawione, bierze do rąk spis repertuaru, patrzy, kurczę, wszystko znamy, wszystko, praktycznie wszystko znamy, mówi, że to taki repertuar typowo właśnie na polskie wesele, na polską imprezę rozrywkową, przy którym się będzie każdy doskonale bawił, więc musicie mieć utwory głównie muzyki polskiej. Natomiast jeśli chodzi o zagraniczną muzykę, to największe, naprawdę największe hity. I tutaj też skupiamy się raczej na muzyce przełomu lat 99-2000 i też te hity, które były zaraz po 2000 roku. Ja nie skupiam się na najnowszych produkcjach. Od tego są przede wszystkim, po pierwsze, trzeba czasu, aby taka muzyka się ułożyła na rynku, żeby się okazało, czy jest największym hitem. Natomiast te numery, które są najnowsze, zawsze możemy posługiwać się na weselu YouTube'em, czy możemy sobie puścić takie utwory z MP3, wyjść do gości, poanimować ich. Natomiast nie pamiętajcie, że nie wszystko musimy grać, nie wszystko musimy śpiewać, a powiem wam szczerze, inaczej, czasami lepiej będzie, jak pewne tematy odpuścicie, a skupicie się na tych, które możecie doskonale doszlifować, dopracować, żeby to wszystko miało ręce i nogi i było na bardzo, bardzo, bardzo odpowiednim poziomie. Pamiętajcie, że w waszym repertuarze nie może zabraknąć typowej biesiady, bo nigdy nie wiadomo, jaki klient się trafi. Bardzo fajnie siada się z gośćmi weselnymi, bierze się akordeon, biesiaduje się, czy robi się biesiadę z keyboardu, bo też można. Musicie mieć kilka walczyków, jakieś tango, jakiegoś twista, rock'n'rolla, takie utwory jak najbardziej znane. Nie wszystko to jest disco polo, pamiętajcie, nie wszystko to są zmulacze, nie wszystko to są utwory do tańca przytulańca. Musicie być i być przygotowani na waszego klienta, który czasami naprawdę potrafi wyskoczyć jak Filip z Konopi, i to oczywiście dobrze znacie. I pamiętajcie, że też nie jesteście muzycznym alfą i omegą, i to powtarzam po raz kolejny, nie jesteście w stanie przygotować wszystkiego, stąd zawsze przygotujcie sobie, naprawdę w przerwach się przydaje telefon z dostępem do internetu. Jeśli czegoś nie jesteście w stanie powiedzieć, zagrać, słuchajcie, powiedzcie do mikrofonu: przyszedł do nas na przerwie wspaniały pan Mieczysław. Pan Mieczysław zażyczył sobie taki utwór i z ogromną dedykacją teraz dla pana Mieczysława poleci taki utwór. Wy wyjdźcie do gości z tych klawiszy, nie siadajcie jak patafiany na scenie. Weźcie mikrofony bezprzewodowe, zróbcie z gośćmi kółko, zróbcie jakieś animacje. Ogromnie to docenią, z racji takiej, że my na rynku, jako zespoły muzyczne, musimy być mocno uniwersalni. Więc dowiedzieliście się już, i w jaki sposób szukać utworów do repertuaru, w jaki sposób te utwory wynajdować, w jaki sposób je segregować. No i następna taka bardzo ważna kwestia to wykorzystanie tego repertuaru w praktyce. Słuchajcie, z mojego doświadczenia wynika, że totalnie nie sprawdzają się stałe schematy. Jeśli będziesz miał stałe schematy, i tutaj bardzo ważna uwaga, często zdarza się, że także jeden gość weselny potrafi być na kilku weselach w rodzinie, w okolicy. Często jest tak, że macie zawężony rynek działania i potem taki gość chodzi na wesele, jedno, drugie, trzecie, czy też jedną, drugą, trzecią imprezę i słucha
ciągle tego samego repertuaru, ciągle tej samej kolejności, nie zaskakujecie gości niczym, to wszystko jest mocno przewidywalne. Nie miejcie stałych schematów, nie miejcie utworów ułożonych od 1 do 5, 10, nieważne ile gracie w bloku. Czytajcie ludzi, to jest bardzo, bardzo ważne. Przyjedźcie na wesele, zagrajcie 2-3 numery z jednego gatunku, 2-3 numery z drugiego. Ja zawsze w przerwach chodzę, pytam gości. To jest może głupie i może śmieszne, natomiast ja nigdy nie siedzę w przerwach. Tu się moja wokalistka ze mnie śmieje, że nigdy nie mogę usiedzieć na miejscu. Ja zawsze chodzę po weselu, po imprezie, po 18, po urodzinach. Pytam gości, jaką muzykę lubią, jakiego wykonawcę lubią. I zawsze dopasowuję ten repertuar pod gości. Zawsze widzę i czytam, czym ta publiczność się nasza bawi na tym weselu. Bo czasami jest tak, że... I to jest bardzo, bardzo ważny case teraz. Czasami jest tak, że gracie sobie utwór, niech to będzie jakiś tam skoczny polski numer. No, okej, przykładowe Hej Sokoły. I po tych Hej Sokołach krzyczy sobie wujek na przykład z jakimś tam innym tytułem piosenki. Jeśli macie ten inny tytuł piosenki w repertuarze, nie zastanawiajcie się ani minuty. Wybierajcie, niech to trwa 2-3 sekundy dłużej, tutaj też pomoże przygotowanie repertuaru jako registrację. Wybierzcie ten numer, zadedykujcie go dla tego sympatycznego pana, który teraz skacze, teraz się bawi, właśnie ten numer. Jeśli będziecie mieli stały układ, stały schemat, który nie pozwala wam na jakąkolwiek ingerencję, jakąkolwiek edycję tego w trakcie, bo wiecie, posypie się piramida i tak dalej, bo macie wszystko ustawione, to jest nie tędy droga. Bawcie klienta, bądźcie uniwersalni, bądźcie nieprzewidywalni i w blokach muzycznych łączcie kilka gatunków muzyki. I tego wam życzę, jeśli chodzi o dzisiejszy film. Pozdrawiam serdecznie, Stróżycki Jerzy, Akademia Keyboardu. Dużo, dużo imprez, dużo, dużo wesel, dużo, dużo imprez urodzinowych i jeszcze, jeszcze więcej satysfakcji z tego, co robicie, bo najważniejsze jest mieć satysfakcję właśnie z tego, co się robi. Dzięki wam serdecznie, wszystkiego dobrego!